Małgorzata Socha nawiązała współpracę z jednym z producentów zdrowych słodyczy. Swój post niefortunnie opublikowała jednak w wieczór trwających protestów, co nie spodobało się fanom. Aktorka usilnie próbowała zachęcić obserwatorów nie tylko do cukierków, ale również ciasteczek, recytując obszerny tekst sponsora słodyczy. Tak się składa, że reklama zbiegła się w czasie z ogólnopolskim marszem na cześć zmarłej Izabeli, ciężarnej pacjentki szpitala w Pszczynie. Tysiące kobiet w całym kraju protestowało, wznosząc transparenty, aby walczyć o zdrowie i życie wszystkich Polek. Ani jednej więcej figurowało na plakatach i hasztagach w sieci. Reklama w milczącym strajku uczestniczyły również osoby ze świata polityki i show biznesu. Znane osoby, których nie mogło być na miejscu z przyczyn zawodowych lub rodzinnych, wspierały marsz zdalnie, publikując posty i zdjęcia z wizerunkiem Izabeli. Wystarczyło zaledwie 6 godzin, aby sprowadzić Małgosię na ziemię i przypomnieć o ważnym wydarzeniu, które nadal trwa, a sponsorowane posty w jego świetle jest zdecydowanym nietaktem. Aktorka szybko zreflektowała się, publikując okładkę wysokich obcasów pamięci IZZ, Pszczynę i zdjęcie tłumu protestujących na drugi dzień oraz usuwając niewygodne komentarze internautów. Rodzinie zmarłej złożyła najszczersze wyrazy współczucia i przyznała, że jako matce pęka jej serce, widząc, co dzieje się aktualnie w Polsce. Przekonało was to? Zobacz też, więcej newsów o gwiazdach, ekskluzywne materiały, wideo, wywiady i kulisy najgorętszych imprez znajdziecie na naszym thank you.